Państwo, bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj spotkać się w tej pięknej miejscowości w Utrówce i już na twardej drodze. I chciałem bardzo serdecznie podziękować kolegom wójtom dla Krzysztofa Adamowicza i dla Piotrka Kazimierskiego, bo te dwa samorządy, samorząd gminy Międzyrzec i samorząd gminy Drelów, partycypował w kosztach budowy tej drogi. Zaczęliśmy się o nią starać, odkąd tam zostałam sołtysem, a to już 13 lat temu. Pierwszy pan wójt nie był dla nas bardzo przychylny, pan starosta też niekoniecznie. No ale po latach pozmieniały się rządy i niemożliwe okazało się możliwe. Też część młodych się pobudowała po prostu, bo jest blisko do miasta, bliski dojazd, tylko ciągle brakowało tej drogi, a teraz wiadomo, że jak już mamy tę drogę, to już nam nic więcej nie potrzeba. Bardzo dobrze się u nas żyje. Skorzystaliśmy jako samorząd powiatu z Funduszu Dróg Samorządowych w 48%. 27% to był wkład powiatu, 19%, jak dobrze pamiętam, samorząd gminy Międzyrzec. No i ta pozostała część, samorząd gminy Drelów, oczywiście to było, proszę Państwa, proporcjonalnie obliczane co do długości odcinków na poszczególnych gminach, ale to nie w tym jest istota całej sprawy. Ważne, że to zadanie udało nam się zrealizować dzięki dobrej współpracy tych wszystkich samorządów. Jeszcze raz, koledzy wójtowie, serdecznie Wam dziękuję. Fajna miejscowość, fajne położenie miejscowości. Od jednej drogi do drugiej mieli po 2 kilometry drogi gruntowej, gdzie dojazd był momentami był fatalny. Wcześniejszy przejazd to był w ogóle niemożliwy, później po utwardzeniu kruszywem też nie bardzo to się sprawdziło, przez tereny leśne ciągle było albo kurzyło, albo było błoto. Także w 2017 roku rozpoczęliśmy proces. Pierwsze to było zaprojektowanie odcinka drogi na terenie gminy Drelów. W 2018 roku dalszy ciąg był zaprojektowany. W 2019 dzięki zgodzie zarządu, panu staroście, radnych i przy partycypacji, przy akceptacji tej inwestycji przez gminę Międzyrzec i Drelów złożyliśmy wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek dostał pozytywną ocenę, wpisany został na listę i dostaliśmy dofinansowanie. Początek był w 2019, ogłosiliśmy przetarg. W listopadzie przekazany był plac budowy, rozpoczęte pierwsze roboty, zima była łaskawa, całą zimę roboty trwały, wykonawcą było przedsiębiorstwo robót drogowych z Lubartowa, nadzór inwestorski sprawowała firma Inwestcom pana Malesy Waldemara. No i realizacja zakończyła się w terminie, teraz już będzie tylko zwrot pieniędzy z Funduszu Dróg Samorządowych, a mieszkańcy już cieszą się tą piękną drogą. Starosta to wszystko ogarnął i wreszcie dzięki niemu i radnym tu obecnym światło na ten kierunek powiatu zostało w sposób właściwy zwrócone i odrabiamy straty sprzed lat. Wreszcie nasze miejscowości, nasze gminy mogą się cieszyć z inwestycji drogowych. Cieszymy się ze współpracy, cieszymy się z tego, że nie wydajemy tych środków w całości z własnych budżetów, że jest dzięki staranności, umiejętności władz powiatu i przy naszym tutaj wójtów udziale pozyskujemy środki zewnętrzne, bo to zawsze nasz skromny budżet w sposób znaczący zasila. Odwodnienie, najważniejsze to jest odwodnienie. Zostały wykonane rowy przydrożne poza poboczem drogi, przepusty, no co na pewno sprzyja i podwyższa wartość i trwałość drogi. To są tak jakby no, związane z całą inwestycją drogową. Bez odwodnienia to nie ma sensu robić drogi. Jak widzimy, tutaj stoimy, jakie są te tereny i jakie były teraz przy ulewach okoliczne działki pozalewane wodą. Także droga jest fajna, tak jak pan powiedział, przebiega po malowniczym terenie i lasy, i tereny otwarte, i tereny zabudowy, i znów następny odcinek leśny. Może jeszcze tylko powiem, że droga długości ponad 4 km, wartość inwestycji ponad 4, z tego 50% dostaliśmy dofinansowania, po drugie 50% było podzielone między gminę
między powiat i proporcjonalnie do długości między gminę Drelów i między gminę Międzyrzec Podlaski. Utrówka na końcu świata dzisiaj jest w centrum gminy Międzyrzec Podlaski i gminy Drelów. Panie starosto, panie wójcie, jesteśmy po wyborach. Podzieleni chyba na pół, a właściwie nas chcą dzielić na pół, a my się nie dajmy podzielić. Jesteśmy przykładem, że dzięki współpracy, dzięki wzajemnemu zrozumieniu i tak naprawdę angażowaniu sił całych w jednym kierunku możemy dzisiaj świętować ważną inwestycję dla gminy Międzyrzec Podlaski, ale przede wszystkim ważną dla mieszkańców Utrówki i również miejscowości Szachy, które mamy nieopodal. Jak widzicie, odcinamy pewne kupony związane z realizacją inwestycji. Najpierw wodociąg, dzisiaj wreszcie droga, która... Tak jadąc tutaj i sobie myślałem, jeszcze nie tak dawno musiałem dwa razy myć samochód, zanim mogłem wyjechać gdziekolwiek, a dzisiaj mamy przepiękną drogę. Na ręce pana starosty, radnych powiatowych dziękuję za tą współpracę, a chcę jeszcze powiedzieć do wszystkich, planujemy następne inwestycje wspólne i mam nadzieję, że będą tak owocne jak ta dzisiejsza. No, na terenie gminy Drelowa wykonaliśmy fajny odcinek drogi, co prawda niedługi, ale bardzo uciążliwy dla mieszkańców. Były tam płyty betonowe, ulica Bankowa w Drelowie. Tak, w Drelowie został wykonany odcinek drogi na Łusk, w kierunku Łuzek. Realizowaliśmy odcinek drogi na terenie gminy Drelów. Worsy do granicy z powiatem radzyńskim, świetna inwestycja. Na terenie gminy Międzyrzec Podlaski też planujemy. Jesteśmy w trakcie opracowywania, w trakcie jakby procesu takiego całego już inwestycyjnego w miejscowości Misie, ponad 800 metrów długości drogi, budowa drogi, która też jest bardzo ważna dla mieszkańców, bo nie ma tam dojazdu z żadnej strony. Wszystkiego dobrego, bezpiecznie korzystajcie z tej drogi. Brawo! Przyłączając się do podziękowań pani sołtys dla państwa, bo naprawdę jest za co dziękować. Wiemy, ile państwa to trudu kosztowało organizacji. Bardzo dziękujemy. A ja chciałam podziękować pani sołtys jako mieszkanka wsi Utrówki. Tak, przyłączam się do tego, co państwo mówili. Cierpliwość, spokój i taka zgoda, takie łączenie nas wszystkich mieszkańców. Bardzo pani sołtys. A przy okazji, dziękując pani sołtys, chciałam podziękować jej mężowi, bo oni tworzą wspaniały duet.